geografia była dla mnie najcięższym przedmiotem. To jest to przedmiot, który wymaga poświęcenia ogromnej ilości czasu. Musisz czytać książkę, musisz od razu mieć atlas. To, co przeczytasz, musisz zobaczyć, bo inaczej tego nie zapamiętasz. Większość anatomii nauczyłem się w prosektorium, co do tego nie ma wątpliwości. Dla mnie zdecydowanie łatwiej było się uczyć, jak mam ciało w prosektorium. Te preparaty anatomiczne, te zwłoki, na których studenci uczą się medycyny, one są straszliwie zniszczone. Great number of ideas that are coming from professors and doctors themselves. While we have to continue improving the quality of medicine, BodyLens is the mixed reality based application for giving the real life size of the human anatomy for intuitive learning experience for medical students. To są okulary, które przenoszą nas w drugą rzeczywistość. Jest oprogramowaniem służącym do nauki anatomii, technik pewnych operacyjnych, chirurgii w ortopedii, w neurochirurgii. Czy lekarz, czy student może przyjrzeć się dokładnie pewnym relacjom anatomicznym, których w atlasie nie widać. The inspiration was clearly to do something better with the kind of technology available at this moment. Użycie tej technologii 3D pozwala nam jak gdyby przestrzennie ocenić człowieka, zrozumieć pewne zależności w organizmie. To jest podstawa w nauce anatomii. We have developed a platform for medical science learning and training purpose for all the medical practitioners, right from the students to senior doctors, professors. To improve their learning and on the same time to make it in a more enjoyable way. Whatever you can think of a body part, it's available inside the application. You can explore the organ, so you see all the different parts of the organ. You can connect and collaborate with other students or professors across the university or across the world. Fajniej poćwiczyć na wirtualnej postaci, chociażby dlatego, że nie popełnisz jakichś błędów. Odebranie porodu wirtualnie, pacjent z nagłym pogorszeniem POHP zaczyna się dusić, co robisz. No, nagłe zatrzymanie krążenia, no to jest taki sztandarowy przykład. Naprawdę fantastyczne narzędzie, które może pomóc zarówno studentom, jak i lekarzom w poznawaniu struktur człowieka, kiedy nie mają dostępu do tych struktur. The hospitals nowadays and the senior doctors are using latest technology, devices and whatnot. On the other hand, if we see universities are still pushing the students to use the traditional and conventional way of learning, we want to bridge that gap. We want to make the technology more affordable and more available across the globe. Oczywiście tak, ja uważam, że w zasadzie każdy zakład anatomii powinien udostępniać studentom właśnie tego typu oprogramowanie, gdzie oni mogliby poza zajęciami na prosektorium utrwalać sobie tą wiedzę. To jest przyszłość i ja bym się bardzo zdziwił, gdyby ta technologia nie była wkrótce standardem, jeżeli chodzi o naukę anatomii. But it will only be a success when student will have the chance to try and to really discover the power to try. And that's where really make your phone, put your shoes on and come and try. Just come and see us and engage into this big wow to the future learning in medical science.